Siema. No, jak coś, to ja jem kebaba. Pewnie się zastanawiacie, hej, czemu nie skończysz jeść kebaba i wtedy dopiero nie zaczniesz nagrywać tego odcinka? No, bo nie ma trochę o czym gadać, nie? No to jakby po co? Spoko, całkiem, bo to już kebab za agentów. Którzy zostali ten, na Skinsmanki, pyk, pyk. No, nie mówię, co sprzedałem, co kupowałem. Jeszcze trochę zostało, a to wiadomo. Także spoko. Też możecie czasem coś tu zrobić. Będzie mi miło wtedy. Spoko i tak dalej. Do filmu. No więc tak. Są sebany, nie? No są. Ja jem serię tego kebaba, także weźcie, nie wiem. Ja wiem, że teraz mam większe wyświetlenia i w ogóle, i jakby ludzie czegoś oczekują od tego kanału, ale dajcie mi zjeść kebaba. Zajebiście, serio. Już też możecie jakiegoś zjeść w sumie. Chyba, że macie jakiegoś takiego dnia, że wiecie. Wiecie, o, jestem zdrowy. To lepiej nie. Dzisiaj idę na trening jakby co, żeby nie było. Zajebiście. O, gruba skurwa, śmietnik. Tak dalej. Także no. Spoko. Całkiem spoko, nie? No tak. A tak szczerze, to naprawdę ja uważam, że nie ma o czym gadać w tym filmie. No bo co kurwa? 15 tysięcy ludzi dostało bana. Nawet jakby ci ludzie mieli kurwa, nie wiem co. Twojego starego w szafie. No to może wtedy byłoby szkoda. Ale nie mieli. Mieli tam ekwipunki. Niektórzy pewnie za jakieś setki tysięcy. Niektórzy pewnie za 5 zł i tak dalej. Bany dostali za to, że wchodzili na modyfikowane serwery i se napierdalali ten. Między innymi z Polski. Nie, nie, ja nie przeczytam tego niku. Co to jest, kurwa? DMG, o tak się nazywa chyba ten ziomek. Albo nie wiem, ja jestem głupi, bo ja w ogóle jestem niezaznajomiony z kontentem skrzynkowym. Przepraszam, w chuj. Chyba, powinienem się doedukować. Zajebisty jest ten kebab. No. No i są spekulacje, czy to coś zmienia, czy to chuja zmienia. No jakby kurwa wszyscy, co latali na dedaści, dostali tego bana, to by się było co zastanawiać. A tak to co? Czekajcie chwilę, bo tak się śmiesznie kurwa z ten, że muszę ugryźć. Kurwa, słabo się to gryzie. Teraz było lepiej. Ale frytki jeszcze mam, to też. Widzicie jaki grubas kurwa? Ja sobie wezmę frytkę na przykład. No, no i co tam się wydarzyło? Obok tego. Wiecie jaki mukbang w sumie kurwa, tylko że nie widzicie jak wpierdam. Może i lepiej w sumie. Byście uznali, że jem jak debil jebany. Także git. Dobra. Rzucam to w pizdu i mówię już, bo mi się nie chce już tego nagrywać trochę. Ale chce mi się jeść. No. Banów jest za mało, żeby to miało jakikolwiek impact na rynek. Bany dostały osoby, w sumie często popularne, co jest dosyć zabawne. Anomalii nie dostał, bo on mówi, a ja tylko kurwa oglądałem jak to wygląda, o ja nic nie zrobiłem. Tak dalej. Co jest zabawne to, że bany są po takim długim okresie. Od tego, ten. Także Valve se zrobiło trochę wygranko. No bo co mieli ludzie kupić to kupili, a potem ich wyjebali z kapci. Także spoko. Nikt nic nie przerzucił. Więc to na pewno będzie miało tam jakiś impact na samych początkach wyjścia. Na samych początkach wyjścia tej przepustki. No nie no, sorry kurwa, ale no co byście frytki kurwa sobie nie zjedli? Ja wiem, że nie wypada, no jakby kurwa ktoś był na przykład ratownikiem na linii, nie? Pracowałby na 112 i by se frytki wpierdalał w robocie, no to kurwa szkoda, nie? To ja bym tak nie chciał. Ale jak youtuber wpierdala frytki, no to chyba kurwa nic się nie stanie, nie? Mam nadzieję. Teraz sięgałem po frytkę, więc mogę chwilę mówić. Więc tak kurwa, z mojego punktu widzenia to chuj, nie?
to jakby nie ma żadnego znaczenia na nic. Tyle, że może będą troszeczkę wyższe ceny. Jutro idziemy na rynek, więc kurwa, będzie można sobie popatrzeć sobie jakoś i tak dalej. Będzie można popatrzeć, że o kurwa, coś tam, no. A potem to dopiero ten. Od tak naprawdę piątku się zaczyna apokalipsa. No tak, no bo wtedy ci tacy, no to wtedy to już cały świat wrzuci, nie? No jutro to co? Jakieś kurwa te, burżuazja i tak dalej. Strasznie chujowo się to gryzie. Naprawdę. Nieznośne. Nie lubię tego. Ale wynagradza smakiem. Tak było. No nie wiem, czy jeszcze mam coś do powiedzenia na ten temat. Tu nie ma co mówić w sumie. Także spoko, nie? No.